witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym Let's Play. Tym razem Tomb Raider Anniversary. Jest to remake pierwszej części Tomb Raider, tej z 96 roku, stworzony przez Crystal Dynamics na 10 urodziny Tomb Raider. No i postanowiłam, że właśnie nagram z niego Let's Play, ponieważ bardzo polubiłam tą część. W ogóle była to druga część Tomb Raider, w którą grałam. Najpierw zagrałam w Tomb Raider Underworld, potem właśnie zagrałam w Tomb Raider Anniversary. No i również bardzo ją polubiłam. No a poza tym ostatnio dostawałam całkiem sporo wiadomości i pytań ogólnie, czy będę jeszcze nagrywała jakiegoś Let's Playa z Tomb Raidera. No także też postanowiłam, że już najwyższy czas na Tomb Raider Anniversary. No i mam nadzieję, że spodoba Wam się ten projekt. Tak, stworzyłam już nowy profil, Mary-Kate N. No i myślę, że rozpoczniemy sobie nową grę, ponieważ jeszcze zdążę się nagadać na pewno podczas grania. Tak, poziom trudności. Poziom trudności wybierzemy sobie trudny, bo jest to najtrudniejszy z możliwych poziomów trudności do wyboru. Nie ma niestety jakiegoś super trudnego ani nic w tym stylu, także weźmiemy sobie trudny. No, ponieważ ja ogólnie lubię wysoki poziom trudności, zwłaszcza w grach, w które już grałam, także weźmiemy sobie trudny. No i co, rozpoczynamy nową grę. Now, what's a man got to do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun. But I'm only here to make an introduction. Lara Croft, meet Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts. And I'm led to believe that, with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Qualopec's tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Vilcabamba continues to elude us, and my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone who remains untainted by academic dogma and open-minded enough to see this truth. Bastante cuerda. Not to worry. I'll find another way up. Okej, także tutaj rozpoczynamy grę. Jesteśmy w miejscu, w którym wszystko się zaczyna. Tak, co najfajniejsze jest to lokacja tak jakby na świeżym powietrzu. W jedynce w ogóle nie było praktycznie żadnych lokacji na świeżym powietrzu, ponieważ no, tamten silnik nie za bardzo na to pozwalał. Wszystko właśnie toczyło się w zamkniętych grobowcach, jaskiniach. No i praktycznie w ogóle nie było nigdy widać nieba. Także tutaj jest to coś zupełnie innego niż w jedynce. No i pozwala nam tak jakby zacząć grę, myślę, trochę wcześniej, właśnie jeszcze przed wejściem do tej jaskini. Poziomy właśnie zostały w Anniversary zmienione, dostosowane do możliwości tego nowoczesnego silnika. O, tutaj mamy słynne wejście Lary Croft. Tak, chociaż myślę, że tak... w grze nie jest zbyt praktyczne do używania. Ja go raczej nie używam. No, ponieważ trochę długo trwa. Tak, i mamy pierwszy poziom, górskie jaskinie. Tak, jesteśmy w Czemu Lara ma tak dziwnie krótkie nogi? Sorry, ale to jakoś inaczej wygląda. Nie wiem dlaczego. Nigdy tego wcześniej nie zauważyłam. Tak, tutaj jest nasz peruwiański przewodnik, który wziął za mało liny, dlatego musieliśmy się dostać tutaj w bardziej efektowny sposób.
Tak, można sobie z nim pogadać, chociaż ja zwykle tego nie robię. No ale dzisiaj sobie z nim pogadamy. O, allí estás. Mira. Ya llegamos. No sé cómo abrirlo. Hay una inscripción arriba de la puerta. Estoy muy cansado. Podemos ir a la izquierda. Solo soy el guía. O, allí estás. No i to właściwie tyle, co on ma nam do powiedzenia. Ma tylko parę swoich tam tekstów, które powtarza w kółko. Także nic super inspirującego. Tak, użyjemy znowu linki. Właśnie w tej części Lara ma do dyspozycji linkę. W Legendzie i w Underworld oczywiście też ją miała. No w jedynce niestety nie było takich bajerów. Dobra, tutaj mamy przycisk. Zobaczymy, co się stanie. Nasz przewodnik nie przeżył. O, Lara zdejmuje swoje okularki. Już nigdy potem w tej grze nie będzie ich miała. A za nami zamknęły się wielkie wrota i mamy przed sobą tylko jedną drogę do wyboru. Także oczywiście się nią udamy. To jest po prostu gigantyczny przycisk, który uruchamia strzałki. Ale co najfajniejsze, można się ich w bardzo sprytny sposób pozbyć. Tutaj będziemy mieć dwie dźwignie. No i każda wyłącza strzałki z jednej strony. O, tutaj jest druga. O, widzę, że coś dziwnego tam się pokazało u góry. Dobra. I teraz można sobie spokojnie, powoli, nie przejmując się strzałkami, przejść dalej. Ogólnie ruchy Lary są dużo bardziej zaawansowane niż w jedynce. No i to w sumie nie jest nic dziwnego. Jest dużo rzeczy, których Lara nie potrafiła w jedynce, dlatego też te poziomy wyglądają po prostu inaczej. No ale jak tak myślę, to Lara właściwie w każdej części uczyła się chyba czegoś nowego. Także taki rozwój Lary z części na część jest właściwie naturalny. Tak, a teraz idziemy tędy, ponieważ jeszcze nie zdążyłam wam powiedzieć, ale mam w planach przejść Tomb Raider Anniversary na 100%. Co oznacza pozbieranie wszystkich artefaktów i reliktów. To był właśnie pierwszy. No i oczywiście też zrobimy sobie wszystkie czasówki, ale to myślę, że dopiero po przejściu gry. Że myślę, że wyjdzie dosyć fajnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, tutaj pierwsi wrogowie. Dosyć proste nietoperze. Także nie trzeba się nimi za bardzo przejmować. Tutaj coś było. Tutaj się da dostać na górę i ja to wiem. Tak, mamy pierwszą znajdźkę, apteczkę. I to dużą. No, myślę, że warto pozbierać te różne apteczki i tak dalej. To się jednak przydaje. Właśnie oprócz, powiedzmy, sekretów w postaci artefaktów i reliktów mamy również sekrety, powiedzmy, no takie znajdźki w postaci apteczek, właśnie amunicji i tak dalej. W jedynce właściwie w roli sekretów nie było żadnych specjalnych artefaktów i reliktów. Tylko po prostu znajdywaliśmy właśnie apteczki, albo broń, albo coś takiego. No tutaj wygląda to trochę inaczej. Dobra. O nie! Czasami ten skok mi się nie udaje i właśnie mogliście zobaczyć, jak pięknie wygląda to, kiedy mi się nie uda. Dobra, pierwsza śmierć zaliczona. Mam nadzieję, że więcej nie będzie w poziomie. No w ogóle taki prosty poziom, a już umarłam, możecie mi pogratulować po prostu. Dobra, Lara się złapała. Coś chciałam mówić o skarbach i po prostu to, że Lara się nie złapała linką, wytrąciło mnie trochę z równowagi. Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj, zaraz wam jeszcze pokażę, mamy
możemy, powiedzmy, sprawdzić, ile reliktów i skarbów jest do zdobycia w danym poziomie. Tutaj mamy drugi artefakt. No i właśnie w statystykach poziomu możemy zobaczyć, no oczywiście, jaki to jest poziom, ile tutaj już siedzimy i się męczymy, ile zabiliśmy przeciwników, ile rzeczy pozbieraliśmy, no i także ile już zebraliśmy z artefaktów i z reliktów i ile w ogóle ich jest. W jedynce w ogóle nie było czegoś takiego, dopiero powiedzmy pod koniec poziomu można było się dowiedzieć, czy znaleźliśmy wszystkie sekrety. No i w każdym poziomie była inna ich ilość. O, nie to też. Jeszcze jakiś. Także nie było wiadomo, ile w ogóle ich powinno się znaleźć, co na pewno sprawiło, że odnalezienie ich wszystkich było trochę trudniejsze. W dwójce przynajmniej było wiadomo, że w każdym poziomie są 3 sekrety. No i tam jako sekrety już... jak to powiedzieć? Sekretami nie były już apteczki i tak dalej, tylko takie smoki w różnych kolorach. Ja zawsze żartowałam sobie, że to są kaczuszki. No ale to... już takie moje prywatne nazewnictwo. Tak, właśnie poziomy są zmienione, ale jest dużo takich sentymentalnych rzeczy, jak na przykład te 2 mosty, które były też w jedynce i myślę, że każdy, kto grał w jedynkę, jakoś je zapamiętał. Tylko, że tutaj wyglądają oczywiście inaczej. O, no i mamy wilczki. Okej. Okay. Tak, tutaj jeszcze coś mi zabłyszczało. Tak, mamy małą apteczkę. Także też ją zabieramy. O, a tutaj widzimy kolejny artefakt. Już ostatni w tym poziomie, ale no tutaj nie ma sposobu, żeby się do niego dostać, także trzeba sobie znaleźć inną drogę. No i właśnie a propos tego, że przed chwilą walczyłam z wilkami, przypomniało mi się, że... tak na marginesie mówiąc, walka w Tomb Raider Anniversary ma taki malutki szczególik, aczkolwiek mnie on troszeczkę irytuje, który odróżnia ją od walki w Tomb Raider Underworld, no czyli powiedzmy tej najnowszej części, która na razie była i tej, z której ostatnio robiłam let's playa. Tak, tutaj można było pójść po kolejną apteczkę. Już pomijając te wszystkie rzeczy z adrenaliną, której tutaj no, praktycznie nie ma w taki sposób jak tam, pomijając to, że nie można jej używać do headshotów, kiedy się chce i do jakiegoś koncentracji ostrzału na danym wrogu, ale tutaj jest właśnie taki mały szczegół, że w Tomb Raider Underworld wystarczyło cały czas trzymać spust i Lara wtedy cały czas strzelała. A tutaj niestety nie ma czegoś takiego i jakby za każdym strzałem trzeba wcisnąć ten spust i to jest takie, moim zdaniem, no, znacznie mniej wygodne. No ale to taki mały szczegół, który mi się przypomniał. Tak, właściwa droga jest tamtędy, ale żeby się dostać do artefaktu, musimy sobie pójść bardziej niebezpieczną drogą. Już słyszę pana niedźwiadka. Ups! No to nie wygląda wesoło. Nie przypuszczałam, że mi zagraża ten niedźwiadek. Okej. Okay. Tak, i możemy też zauważyć, że w Tomb Raider Anniversary ciała wrogów znikają, także nie ma po nich śladu i możemy w ogóle zapomnieć, że kiedykolwiek ich spotkaliśmy. W Tomb Raider Underworld już tak nie jest. I można, powiedzmy, też się w jakiś sposób po tym orientować w terenie i co się tutaj działo. No i w jedynce oczywiście też ciała wrogów nie znikały. Tak, no i tutaj mamy już... Lara, dlaczego nie chcesz go wziąć? Ostatni artefakt z tego poziomu. Został nam jeszcze do zebrania jeden relikt, który weźmiemy sobie na praktycznie samym końcu tego poziomu. No właśnie, tutaj mamy na przykład punkt kontrolny. W jedynce w ogóle nie było czegoś takiego jak punkty kontrolne. No chyba, że na konsolach, ale nie grałam na konsoli, także nie wiem dokładnie, jak tam to wygląda. W jedynce była możliwość ogólnie w klasykach zapisywania sobie gry w dowolnym momencie, co było moim zdaniem bardzo przydatne. Tak, zanim jeszcze przejdziemy na drugą stronę, to... A dlaczego Lara zeszła z linki? W ogóle nie o to mi chodziło. Czekajcie. Tutaj chciałabym iść po tą dużą apteczkę. Tak, i moim zdaniem było to bardzo przydatne. Ja ogólnie
zapisywałam olbrzymią, niesamowitą ilość razy, na przykład przed wszystkimi trudnymi skokami, przed walkami z wrogami, po udanej walce z jakimś upierdliwym wrogiem. Także zapisywania było dosyć sporo, tutaj nie ma czegoś takiego, ale za to mamy punkty kontrolne. Czy tu się da doskoczyć? Da się. Ale to niestety nie zawsze wychodzi i można stracić trochę życia. Dobra, tutaj gdzieś za jakąś kolumną jest apteczka. Tutaj jest troszeczkę ciemno, więc nie jestem pewna, czy to była duża, czy mała, ale chyba duża. No, w tej części nie mamy też latarki, więc jeśli jest ciemno, to już jest naprawdę ciemno i praktycznie oprócz jakiegoś rozjaśniania w opcjach nic się nie da z tym zrobić. No i mamy nasz pierwszy drążek, na którym też się trzeba rozbujać, podobnie jak na lince. Także idziemy dalej. Ogólnie, no wiadomo, te pierwsze poziomy są dużo prostsze niż późniejsze. Tak, mamy strzałki. Można by je przejść szybko i efektownie, ale my przejdziemy je powoli i nieefektownie, ponieważ na poziomie trudnym taka strzałka zabiera połowę życia. Naprawdę, nie żartuję. A wolałabym tego uniknąć. Także będziemy przechodzić powolutku. No i mamy wielgachne wrota. Oczywiście, jak to w Tomb Raiderach, ich mechanizm jest zablokowany i trzeba będzie jakoś wykombinować, jak się do nich dostać. Właśnie, przez chwilę mogliście zobaczyć podpowiedź. Próbowałam wyłączyć podpowiedzi, te takie, powiedzmy, samouczkowe, ale nie znalazłam nigdzie opcji, która by na to pozwalała, więc... O, tam jest wilczek. Tylko coś... Nie jest za mądry. Więc albo się naprawdę nie da ich wyłączyć, albo ja po prostu jestem ślepa, nie wiem. Tak, tutaj właśnie się pojawiła podpowiedź, że można skorzystać z dziennika Lary. Ja chyba tego nigdy nie robiłam. Ops, nie ten klawisz. No ale sobie zobaczymy. There must be a way to open this door. No jak widzicie, nie są zbyt pomocne. Na to można wpaść i bez pomocy Lary. Także ja praktycznie chyba nigdy tego nie używałam, kiedy grałam sobie tak pierwszy raz albo nawet później. No i teraz też raczej nie będziemy z tego korzystać, bo no tu chyba nic ciekawego nie ma. Nie widziałam tych wszystkich podpowiedzi, ale podejrzewam, że no żadna nie jest jakoś super ciekawa. Tak, uruchomiliśmy pierwszy ciężarek i to jest taka, no powiedzmy, czasówka, ale ona jest dosyć prosta i nie trzeba się jakoś super bardzo wysilać, żeby tutaj zdążyć, no chyba, że ktoś jeszcze nie wie, co ma robić. Dobra, pierwszy wilk z głowy. Pamiętałam, że będzie jeszcze drugi. Wow! Co za porażka. Nie spodziewałam się, że wilk może mi zrobić coś takiego. Dobra, a my tymczasem zajmiemy się tym drugim ciężarkiem. No, Lara. Tak, mechanizm mamy już odblokowany. Wystarczy tylko użyć tego gigantycznego przycisku i otworzyć drzwi. Także można by powiedzieć nic prostszego. Wiadomo, że na początku zagadki jakieś logiczne są banalnie proste. Ogólnie wydaje mi się, że w Anniversary bardzo fajnie wygląda zabawa z światłem, cieniem, albo tu właśnie z jakiejś pyłki latają. Bardzo mi się to podoba. Tak, mamy już otwartą, gotową do przejścia drogę do następnego poziomu, ale trzeba się oprzeć pokusie przejścia natychmiast przez te drzwi i pozostawienia za sobą pierwszego poziomu, ponieważ nie zebraliśmy jeszcze reliktu. Ogólnie relikty są na pewno dużo lepiej ukryte niż artefakty. Artefakty często można zobaczyć, tylko czasami trzeba pokombinować, jak się do nich dostać. Znaczy, nie mówię, że tak jest ze wszystkimi, ale no na pewno są sporo łatwiejsze. Relikt w każdym poziomie jest jeden, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie chciałabym skłamać, ale wydaje mi się, że w każdym jest jeden. O, teraz trzeba od razu skoczyć z tego drążka, bo jeśli on już się tam przekrzywi, to już nie wraca i trzeba byłoby od nowa. No a relikty są jednak, myślę, całkiem sprytnie poukrywane i czasami trzeba się naprawdę namęczyć nieźle, żeby jakiś zdobyć, zwłaszcza jeśli się chce znaleźć wszystkie samodzielnie. No to nie zawsze jest takie proste. Tak, no i już nam tutaj się świeci relikt z pierwszego poziomu.
Ceramiczna flaszka z wizerunkiem orki datowana na 700 rok naszej ery. Prawdopodobnie pito z niej sfermentowaną shishę. Prawdę mówiąc, nie za bardzo przypomina mi to orkę, no ale trudno. To tylko moje prywatne odczucia. Dobra, no i teraz jakoś jakby stąd bezpiecznie zejść. Okej. Także w tym poziomie mamy już wszystko załatwione i możemy sobie przejść do kolejnego. Tak, zajęło nam to 14 minut 49 sekund, 14 przeciwników, 5 znajdziek, wszystkie artefakty, wszystkie relikty, próba czasowa nie. No ale jak mówiłam, próby sobie załatwimy na samym końcu. No i tutaj są jakieś bonusy, ale też myślę, że nie będziemy ich teraz oglądać, tylko może na końcu zrobimy jakiś odcinek z prezentacją rzeczy, które można sobie odblokować, jak już będziemy mieć wszystko pozaliczane i tak dalej. Czy chcę zapisać? Chcę zapisać, czemu nie? Mogę zapisać. Dobra. No i tutaj skończymy ten odcinek. Następny poziom będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że spodobał Wam się pierwszy odcinek Tomb Raider Anniversary. Wiem, że mam wrażenie, że cały czas powtarzam te same słowa, ale trudno. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Tak, i mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na ten Let's Play. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!